Cześć. Dzisiaj będzie znowu dysk Seagate. To paskudna seria Grenada 1, 2, 3, 4 terabajty. Te dyski to jest bardzo kiepski wyrób. Zazwyczaj padają głowice, a jak padną głowice, to przy okazji kończy się uszkodzeniem powierzchni albo nawet zapiłowaniem. Co jest ciekawego w tym dysku? On już u mnie był. Tam była uszkodzona głowica. Oczywiście były defekty powierzchni, chyba H0. Odzyskałem praktycznie wszystko. Tam brakowało bodajże 90 MB sektorów, oczywiście, do pełni szczęścia. Nie pamiętam w tej chwili, ile tych danych tam było, ale raczej w setkach gigabajtów. Klient zrezygnował. Mieli oczywiście do tego pełne prawo. Ja w takich przypadkach nie obciążam nikogo żadnymi kosztami. Dysk, co się z nim później działo, nie wiem, poza tym, że trafił do jednej firmy, którą akurat znam. Dopytałem o szczegóły, nie był w stanie już odzyskać tych danych. Poddał temat. A w międzyczasie sprawdzę sobie, w jakim stanie jest ten dysk. Zapraszam. Odkręcam elektronikę, ponieważ pod nią jest śruba mocująca głowicę. Czas na stolik. Wyciszę głos, bo będzie niestety bardzo głośno z komory laminarnej. Nieprzyjemny dźwięk, jeżeli chodzi o słuchanie podczas oglądania filmu. W tej chwili wyciągnięte głowice sprawdzę sobie, w jakim one są stanie przede wszystkim, czy nie ma jakiegoś pyłu. Ten kolega, u którego to było, wspominał, że filtr jest ciemny. Zaraz sobie to sprawdzimy. O. Dla mnie on jest normalny. Nie ma na nim jakichś brzydkich śladów. Chyba, że go wymienią. Włożę go z powrotem i idę pod mikroskop sprawdzić głowicę. Dawcę już sobie przygotowałem. Jako, że ten dysk już gdzieś był w przynajmniej jednej firmie, nie udało im się go uruchomić. Warto sprawdzić powierzchnię talerza. Szczególnie, że jest jeden, więc nie będzie z tym żadnych problemów. No i tutaj przydadzą się po raz kolejny fantastyczne narzędzia od Adama, maszynotwora, dzięki którym będzie możliwe wykonanie inspekcji takiego talerza. No i latarka z zielonym światłem, żeby lepiej było widać ewentualne zabrudzenia i defekty. Niestety nie udało mi się nagrać tego w sposób, który Wam by pokazał to, co ja widziałem. A jeżeli ktoś ma pomysł, jak dobrze nagrać światło odbite od talerza, zapraszam do kontaktu, bo na pewno robię coś źle.
Gotowe. Dysk jest przygotowany do próby uruchomienia. Już miałem opowiadać o tym, że odzyskanie danych często bywa usługą jednorazową, że za drugim razem nie da się tego powtórzyć, a co dopiero jak dysk był u kilku firm. Ale siadłem dzisiaj ponownie, jest następny dzień po tym, co nagrałem, i przy okazji sprawdziłem też elektronikę tego dysku. Akurat niefortunne miejsce. Ale obecnie mam 39% łącznie. O, dysk się zatrzymał, bo trafił na dłuższe oczekiwanie na gotowość. Kopiuje się i to całkiem z fajną prędkością. Początek dysku jest mocno uszkodzony, gdzieś pod koniec na pewno też. Ale gdyby ktoś chciał jeszcze potwierdzić sobie numer seryjny, że jest to ten sam dysk. Jest taki mały sukces. Myślę, że w związku z tym ten film to będzie po prostu przykład tego, jak wygląda kolejne odzyskanie danych z tego samego nośnika. Czy da się taką samą ilość danych w ogóle odzyskać, czy już nie? Strzelam, że nie, bo jeżeli się okaże, że większą ilość odzyskałem niż parę miesięcy temu, to będzie coś nie tak. Zobaczymy, jaki będzie efekt finalny. No i jak widać, różnica jest ogromna. Po lewej stronie katalog problem zawiera pliki z przynajmniej jednym uszkodzonym sektorem. Po prawej widać, jaka jest ogromna różnica. Ja nie zgrywałem plik folderów typu cache czy MSO cache, bo to nie miało w tej chwili sensu. A tak jak wcześniej, brakowało 90 sektorów, które oczywiście miały duży wpływ na dużą ilość danych, ale plik poczty, ten najważniejszy, miał, brakowało mu tylko jednego sektora. Tak w tej chwili folder problem ma wszystkie pliki PST z uszkodzeniami, no i tam brakuje dużo większej ilości sektorów. Nie wiadomo, czy te pliki będą działały, powinny działać, ale oczywiście danych sprawnych jest dużo, dużo mniej. Zobaczymy, czy w tej chwili klient zaakceptuje wyniki i wycenę. Jak widać, odzyskanie takiej samej ilości danych z uszkodzonego dysku przy kolejnych próbach jest niestety niemożliwe i nie da się powtórzyć wcześniejszego rezultatu. A na razie to tyle. Do zobaczenia niedługo. Cześć.